najsłynniejszy targ w Rzymie, czyli Campo di Fiori. Warzywa, pecorino, grana padano i tyle, tyle innych. Limoncello. I to wszystko w jednym miejscu. Niestety nie ma mojego znajomego Leszka, u którego parokrotnie udawało mi się kupić rewelacyjne rzeczy, ale za to są niesamowite sery. Buongiorno. Hey amigo. Oh, one second, okay? Beautiful. No. Oh my God. Salame romano, dicho. Salame romano. Salame romano. Right. Boskie, po prostu boskie. Musisz się tu przyjść i to smakować. Pyszne. Rewelacyjne. I pomyśleć, że tutaj na tym placu, chociaż nie w tym miejscu dokładnie, spalono Giorgiano Bruno. Oczywiście warzywa. Oczywiście różnego rodzaju gadżety związane z Rzymem. Tego wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo. Spaghetti we wszystkich odmianach, od przyprawy. Coś pięknego. Niby chaos, a wszyscy uwielbiają tutaj przychodzić. No i oczywiście te niesamowite stoiska kwiatowe. A takiego fiacika pamiętacie? Piękne kwiaty. Jakie cudowne róże. Kiedyś i w Polsce były takie wielkie. Pozdrawiam Was z najsłynniejszego targu w Rzymie, czyli Campo di Fiori.